Chciałem powiedzieć parę słów na temat pewnej wokalistki, którą zaprosiłem na ten koncert, ale nie zgodziła się przyjść. Jest to Christina Aguilera. Miała jakąś bardzo ważną rzecz do zrobienia. Nie pamiętam, co to było. Ona w ogóle ma dziecko teraz i wydała płytę, więc no nie wiem, no po prostu powiedziała: Jacek, sorry, ale nie dam rady, zresztą święta i tak dalej. Ona tam chyba gdzieś w Chinach teraz jest. W każdym razie pozdrawiamy Christina Aguilera. Krysiu, mam nadzieję, że następnym razem przyjdziesz. A dlaczego mówię o Christinie Aguilerze? Słuchajcie, jest to wokalistka, która trafiła do mnie, jak miałem chyba 12 czy 13 lat. I jak usłyszałem jej piosenki, jej wygar, jej głos i w ogóle wgłębiłem się w teksty i to, co komponuje sama, jest po prostu niesamowite. To, co wy wiecie o Christinie Aguilerze, to jest nic tak naprawdę, dlatego że wy znacie Dirty, wy znacie Candyman, wy znacie po prostu tego typu utwory, które są bardzo takie komercyjne i no świadczą tylko o tym, że świetnie śpiewa i tak dalej, ale zrobiła mnóstwo coverów i napisała mnóstwo piosenek, z którymi się mogłem zidentyfikować. I wokalnie, i tekstami, i teraz wszyscy ogólnie się śmieją ze mnie, że mam pełno od niej jakichś tam ozdobniczków, pierdołek, i tak dalej. Gdyby nie Christina, to nie poznałbym pewnej części muzyki, którą bardzo cenię, i to jest muzyka soulowa. Kolaborowała ona z wieloma artystami i dzięki niej poznałem ich właśnie również. I teraz chciałem taki mały pis zrobić Kryśki, żeby powiedzieć jeszcze coś dalej. Dobra. Then suddenly, it's hard to breathe. Now and then, I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. But I am beautiful, no matter what they say. Oh yeah, words can bring beautiful in every single way. Oh yeah, words can bring you down. So don't you bring me down No, Krysiu, nie mogłaś przyjść, ale żałuj, bo byś sobie to sama zaśpiewała tutaj. No. Gorzej by zaśpiewała, słuchaj. Nie przeginamy, nie przeginamy. Ale dziękuję, dziękuję. To też moja rodzina. W każdym razie, aha, co teraz w ogóle się dzieje? Aha, właśnie dlatego, że Krystyna nie mogła przyjść. Chciałem zaprosić jeszcze raz tutaj do nas Kasię Rygiel.